I'm really happy to be in Poland. I'm really excited to see the people's reactions about this film, Three Veils. And I'm really happy to be, I'm really thankful for LGBT Film Festival for hosting us. No, idea festiwalu LGBT jest w ogóle fantastyczna i to świetnie, że w moim mieście, w Warszawie, odbywa się taki festiwal. Cieszę się, że jest w Kinotece, w jednym z głównych kin Warszawy. I mogę tylko życzyć organizatorom i dystrybutorom, żeby kiedyś taki festiwal odbywał się w 3 albo 4 kinach w Warszawie. Bo mam wrażenie, że nie tylko przecież jest to festiwal dla gejów, lesbijek i osób trans, tylko dla wszystkich ludzi, którzy mają dobre kino, bo po prostu na tym festiwalu można zobaczyć dobre filmy. Yeah, as a Middle Eastern, I had to be really brave to choose this role, and I think actors should be brave and take the challenge. And I don't see acting is about fame or glamour. I see it is about telling a message. And I was in this film. I was really inspired by the gay and lesbian community in the Middle East. And I really always wanted to support the gay and lesbian community in the Middle East and around the world. And when I got this script, I said to myself, maybe this is how I can support through my job as an actress. I can let people see how they feel and let them know they are not alone. And I'm really thankful that I had this opportunity. Czekam na taki pocałunek czy taką scenę miłosną w polskim kinie, ale myślę, że jakieś pierwsze kroki mam przetarte. Film ostatni, Sala samobójców, takiego męskiego pocałunku w polskim kinie jeszcze nie było jak tam, więc myślę, że będą kolejne.